Dzień dobry, drodzy widzowie, witam was ciepło, serdecznie i pozwólcie mi przywitać mojego gościa, Anię Głowacz. Witaj, Aniu. Witaj, Zyki, cześć kochani. Miło was znowu widzieć. Jeszcze w ten wakacyjny czas. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodoba, bo ja dzisiaj wstałam, poczułam wiatr i to jest wiatr zmian. Aniu, tak, to racja. Ja poczułem to samo już kilka dni temu, kiedy, wiesz, te energie, które teraz schodzą, one są tak mocne, że wywalają też to w nas, co w nas jest takie jeszcze nieprzerobione. No i miałem taką sytuację, która wyszła na wierzch i to wyszła mocno. Ona nie zasługiwała na to, jak wyszła. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj też o tym porozmawiali, o takim naszym BHP, ale zanim to powiedz mi o tym, czym ten jest ten wiatr zmiany, czym on jest. Wiecie co, kochani, ogólnie rzecz biorąc, ja to poczułam bardzo mocno dzisiaj rano, dzisiaj jest 14 sierpień, od samego rana, jak gdy wyszłam na podwórko, wiał wiatr, strasznie mocny wiatr, taki był bardzo gorący dzień dzisiaj od rana i karmiłam kotki i zapytałam Stwórcy, co oznacza ten wiatr, bo poczułam, że on ma znaczenie, że to nie jest taki zwykły sobie wiatr po prostu. No i usłyszałam głos Stwórcy, że to jest wiatr zmiany. I tak jak ty tutaj, Zigi, jak tobie to powiedziałam, przeszły mnie po prostu ciary i mówię, oho, dobra, no to już fajnie będzie się działo, w końcu się zacznie, dlatego że tak naprawdę de facto brama lwa się już zamknęła. Więc wszystkie te zmiany, które nastąpiły w nas podczas przejścia przez tą bramę lwa, one będą się teraz bardzo mocno manifestowały w naszej przestrzeni. I w zależności od tego, czego my pragnęliśmy, jakie były nasze myślokształty podczas przechodzenia przez bramę, no to tak będzie się kształtowała teraz nasza rzeczywistość. No i pamiętasz, Zigi, ja obiecałam, że ja powiem jeszcze, bo my robiliśmy sobie odcinek przed bramą. Tak. Ja obiecałam, że powiem, co się stało ogólnie po przejściu. Tak? My specjalnie tak się umówiliśmy, żeby móc zrobić taki raport właśnie po tym portalu. Ogólnie, kochani, ten portal był dużo potężniejszy niż wcześniejsze portale. To na pewno. My tutaj zrobiliśmy 6 kroków naprzód, a nie jeden. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że w momencie... My mocno pilnowaliśmy, jeżeli chodzi o anielskie pogotowie, tego momentu przejścia przez bramę, dlatego że ciemna strona do samego końca chciała to powstrzymać. Mało tego, po tym jak my już przeszliśmy przez tą bramę, to ja 2 dni później dostałam taki impuls, że coś jest nie tak, że ziemia stanęła nagle w tej swojej wędrówce. No i słuchajcie, wyszłam sobie do przestrzeni, patrzę, a tam taka lina. Ja w ogóle byłam wtedy u fryzjera i fryzjerce tak trochę odleciałam, patrzę, taka lina po prostu była przyczepiona do planety i oni, słuchajcie, próbowali nas wciągnąć z powrotem przed portal, bo on w dalszym ciągu był otwarty. Że nie miałam, jakby nie miałam takiej niewymocy, ale nie mogłam zamknąć portalu, dlatego że Ziemia musi odsunąć się tam właśnie te kilka dni w przód, tak jak teraz jest 14, od 8 minęło już te 6 dni i ta brama właśnie teraz zamyka. Tak wtedy jeszcze było za wcześnie, żeby tą bramę zamknąć, więc ja tylko ucięłam to, co ten sznur, którym próbowali nas z powrotem wciągać i po prostu zrobiłam taką membrankę, na tą bramę nałożyłam, żeby można było przechodzić w jedną stronę, ale żeby nie było jakby możliwości cofnięcia się. No i wtedy tak to fajnie puściło, ale kochani, my przechodząc przez bramę lwa, o ile wcześniej ta energia trochę przesmykiwała się przez tą bramę, czyli wyobraźcie sobie, tak jak macie na przykład rozbłyski na słońcu, no to z tego słońca idzie taka flara, tak? I ona gdzieś tam ma jakiś swój konkretny zasięg. No i tutaj też tak było, że z tego portalu po prostu, tutaj jest Ziemia, tak? Tutaj był sobie ten portal i z niego już te takie energie wychodziły, tej przestrzeni, która jest tutaj, tej dalszej, w której my już jesteśmy i one tak trochę otulały, tak? One takimi flarami strzelały w nas, mówiąc, pokazując nam, co jeszcze, tak? Więc to był taki bardzo mocno intensywny czas, gdzie
wywalało naprawdę dużo i wywalało właśnie takie rzeczy z Iggy, których ty byś nie przypuszczał, że one jeszcze w tobie są, mało tego, wywalało je bardzo intensywnie. Czyli z taką właśnie mocą, która jest wprost nieproporcjonalna zupełnie. Tak, oczy otwierasz ze zdumienia, skąd ta moc? Tak, do danej jedno, jakby emocji. Więc bardzo dużo tego było. Ludzie mieli też duże zmiany i duże jakby procesy odblokowywania się na poziomie ciała fizycznego. Były bóle wszystkiego, były krwotoki z nosa. Ludzie się czuli po prostu jakby byli, wiesz, jak zombie naprawdę, po prostu tak, tak osłabliśmy momentami, no bo te energie jednak, no jednak swoje robią. Ale teraz, jak my już jesteśmy, przeszliśmy na tą drugą stronę, to wcale nie oznacza, że my już mamy wolne, dlatego że my jesteśmy już teraz w całości w tych nowych energiach, tej nowej przestrzeni. Co to znaczy dla nas? No to znaczy, Zigi, że o ile wcześniej dostawałeś takie liźnięcia energii tego nowego, tak teraz cały jesteś w niej zatopiony, tak? Więc teraz wyobraź sobie, że ta energia, ta nowa energia tej przestrzeni zacznie wypełniać cię od środka. Czyli możemy sobie to porównać na przykład do tego, że nasza planeta wpadła do nowej przestrzeni zupełnie przez ten portal. I ona teraz, wyobraźmy sobie, że jest jak gąbka. I ona zaczyna wchłaniać do siebie energię tej przestrzeni, tak? I to samo robią ludzie na tej planecie. Czyli my jesteśmy jak gąbka. No i teraz ta energia tej nowej przestrzeni będzie nas wypełniać. I co się będzie działo? Ona nas będzie wypełniać, a wszystko to, co jakby nie wibruje w danej częstotliwości tej przestrzeni, zacznie wyłazić, tak? Więc to będzie wypychane albo górą, albo dołem. Jakkolwiek dusza sobie postanowi, dlatego że to jest zawsze decyzja duszy, w jaki sposób ona się oczyszcza, jak szybko ona się oczyszcza, to jakby zależy tylko i wyłącznie od niej, ona decyduje, albo my, jeżeli jesteśmy świadomi, wtedy możemy sobie powiedzieć, żebyśmy chcieli, żeby te procesy przebiegały zawsze dla nas w taki łagodny i bezpieczny sposób, więc my w dalszym ciągu będziemy teraz się oczyszczać nawet intensywniej niż oczyszczaliśmy się przed. Ja ci powiem, Zigi, ja miałam taką sytuację z moim młodym, że on mi przez 6 tygodni od połowy czerwca do prawie końcówki lipca miał notorycznie katar. No. Miał katar w dodatku z jednej dziurki. Słuchaj, z jednej mu cały czas leciało, z drugiej nic, nie? Zaglądam do drugiej czyściutko, a tutaj cały czas mu leciało. I tak, wiesz, no już po tych 6 tygodniach faktycznie już mówię, kurde, no albo to jakieś alergiczne, albo co to, no ale mówię, sprawdzę sobie w energiach i się okazało, że on się oczyszcza, bo przygotowuje się na sierpniowe energie. Czyli on wszystko po prostu, czego nie chciał w strukturach swojego ciała, wyrzucił poza organizm, no właśnie on ma taką technikę, to znaczy każdy ma inną, tak? Jakby każdy ma zupełnie inny proces oczyszczania organizmu, niektórzy mają, niektórzy się bardzo mocno zaczynają pocić, niektórzy mają właśnie biegunkowe jakieś tam wakacje w toalecie spędzają, że tak powiem, inni właśnie mają katar, czy to taki bardzo mocno wodnisty, czy taki właśnie, powiedziałabym, żółto-zielony wręcz, gdzie naprawdę dużo tych takich toksyn, które są skumulowane, zaczyna wychodzić. Także to wszystko zależy od organizmu, jak my się oczyszczamy, ale naprawdę można było zauważyć właśnie w lipcu, że te procesy oczyszczania były także mocne na poziomie ciała. No więc teraz, kochani, tak naprawdę co zrobić, będąc w tych energiach, które naparzają na nas cały czas, wchłaniają się coraz bardziej w nasze ciała i one właśnie tak samo stanowią dla nas ten powiew zmiany. Dlatego, że to jest ogólnie bardzo duża zmiana dla nas, dla przestrzeni, a jeżeli zmieniamy się my, jeżeli w nas zostają uruchomione pewne procesy przebudzenia, pewne procesy przebudowy naszej świadomości, czyli zaczynamy jakby rozumieć więcej, bo my cały czas się uczymy, tak? Ja też cały czas się uczę, cały czas doświadczam nowych rzeczy, cały czas pokazywane mi są nowe rzeczy i
I w tym momencie, na bazie tego, co my już wiemy teraz, w tym momencie, w tych nowych energiach, które pootwierały nam pewne drzwi do niektórych informacji ukrytych w naszej podświadomości, tak? No to w tym momencie my możemy w zupełnie inny sposób kreować rzeczywistość. Dlatego, że baza kreacji się zmieniła, czyli jakby te podstawowe informacje, na bazie których my kreowaliśmy, uległy zmianie. Czyli jakby składniki, z których zbudujemy dokładnie, nową... Dokładnie. Wibracja uległa zmianie, bo ta wibracja się podniosła. Tak samo, nie sprawdzałam tego, przyznam się szczerze, ale gdybym sprawdziła wibrację randomowo jakiejś osoby, jaką ta osoba miała wibrację przed bramą 2, a jaką ma teraz, to jestem pewna, że ta wibracja u kolektywu ogólnie się podniosła dosyć wysoko. Zrobiła taki duży skok, właśnie ten sześciostopniowy. O ile wcześniej szliśmy sobie 200-300 tysięcy w górę, tak teraz mogliśmy zrobić skok nawet o milion w ciągu tego jednego dnia, gdy przechodziliśmy przez tą bramę. Więc dla naszego ciała to jest też taki, wiesz, podniesiona wibracja to jest zwiększone czucie, zwiększone jakby postrzeganie pozazmysłowe, zwiększona intuicja, zwiększone dary, zwiększone zrozumienie wszystkiego tego, co nas otacza, zwiększona sensytywność na bodźce z innych wymiarów. Więc my nagle mogliśmy zauważyć wyostrzenie tych darów, które posiadaliśmy, które jest wynikiem bezpośrednim podwyższenia się wibracji naszej własnej istoty. Więc jakby tutaj jest takich dużo zalewnych, wiele rzeczy jest zalewnych i wpływa bardzo mocno na to, jak my się będziemy teraz czuli w tych energiach, bo jeżeli my zablokujemy sobie te potencjały, które brama lwa nam dała, i albo będziemy się mocno skupiać na tych emocjach, które nam wychodzą, zamiast je zaakceptować i puścić, no to my wejdziemy w tryb walki. I zaczynamy walczyć sami ze sobą, a nie na tym nam zależy. Nam zależy na tym, żeby zobaczyć, ok, tego jeszcze nie zrobiłem, to mam do puszczenia i faktycznie to puścić. I powiem Ci, Ziki, że ja bardzo dużo rzeczy przerobiłam akurat przed bramą lwa, bo naprawdę przerobiłam i takie jakby matczyne obawy o dziecko, gdzieś tam zostawienie dziecka na więcej dni, mimo że z babciami, i miałam bardzo fajną sytuację, zresztą mogę zaraz Wam opowiedzieć, żebyście zobaczyli, jak ta przestrzeń czasami działa. Przerobiłam bardzo dużo, ja się cofnęłam, słuchaj, w czasie do mojego pierwszego ataku paniki, żeby zobaczyć, że ja wtedy nie byłam sama. W tym domu, w tym pomieszczeniu ja nie byłam sama, ale ja dopiero mogłam zobaczyć to teraz, kiedy ja widzę inne wymiary. Ja strasznie dużo zrozumiałam i więc po prostu jakby te procesy, ja to wszystko przerobiłam przed, więc teraz miałam gdzieś tam jakieś procesy w ciele, faktycznie, które wynikały z przejścia przez bramę, natomiast tych emocji, w emocjach u mnie była cisza. Taka cisza naprawdę, która mi pokazywała, dobra, czyli to, co miało być do zrobienia, faktycznie zostało zrobione. U różnych ludzi to wyglądało różnie, nie? Tak. Ale my mówimy w tej chwili cały czas, ty opowiadasz z punktu widzenia indywidualnego, istoty, prawda? Tak. Ale ten wiatr zmian też jakby dotyka nas szerzej, nie? Całej społeczności, całej cywilizacji. Ale cała społeczność i cywilizacja jest wynikiem. Składa się. Tak, i wynikiem jakby składowym tego, co jakby dzieje się w nas, ta zmiana. To było pytanie jednej z moich widzek do ciebie, właśnie jak to jest? Czy to właśnie ta ogólna zmiana wpływa na nas, na poszczególne jednostki, czyli to wszystko, co dzieje się dzisiaj fizycznie na świecie, zmiany polityczne i tak dalej, terytorialne. Czy raczej to my wpływamy na te zmiany, oddajemy te zmiany i dlatego świat wygląda tak, jak wygląda. Jak ty sądzisz? A może nie, może jest trzecia droga. Tak, i wydaje mi się, że jest. Wiesz, to jest tak, że przestrzeń jakby wysyła nam pewne impulsy, które są gdzieś tam pewnymi zapisami na linii czasu.
Natomiast to my ogólnie jesteśmy kreatorami tej rzeczywistości i to my jesteśmy odpowiedzialni za to, co się będzie w tej rzeczywistości działo, na co my zezwolimy, a na co nie zezwolimy. No i słuchaj, w wypadku, no to weźmy sobie taki przykład, jeżeli my damy się zmanipulować jako ludzkość i pozwolimy naszym myślokształtom biec w wyznaczonym przez ciemną stronę kierunku. Czyli na przykład będą chcieli, nie wiem, wywołać jakiś konflikt, kolejne plandemie, nie wiem, będą chcieli, oni różne rzeczy tam mieli w planach. I Tak, jeżeli mają my im na bogaty to, zasób. dokładnie, można by gadać i gadać, jeżeli my im na to pozwolimy, to my im dajemy władzę. Bo ja kiedyś powiedziałam, że ciemna strona boi się ludzi. Bo to ludzie mają władzę. Ciemna strona już dawno sprzedała duszę, tam już nie ma mocy kreacji. Oni posiadają tylko i wyłącznie tą moc, którą daje im czarna magia, która jakby otula te wszystkie właśnie procesy oddania, zaprzedania swojej duszy. Natomiast nie ma tutaj mocy kreacji, więc oni są w pełni zależni od nas. I od dekad, tak naprawdę, dekady wcześniej oni programują dane rzeczy w umysłach ludzkich, żeby potem wprowadzenie danego planu było jakby lżejsze dla nich, tak? Że to jest tak, jakbyś tylko zrobił taki pstryk. Czyli Tak, powiedzmy. wiesz, jak ty to mówisz teraz, to ja właśnie mam od wielu lat już takie wrażenie, że oni mają przygotowane plany na różne możliwości, tak? I uda się, o, ten się nie udał, dobra, to ten nie, to teraz ten, tak? Na to się nie nabrali, to zrobimy coś innego, nie? Więc teraz, kochani, moja odpowiedź jest taka: nie nabieramy się. Nie No. nabieramy się, nie dajemy im tej mocy, nie dajemy im tej energii kreacji, bo im tylko i wyłącznie na tym zależy. Więc zobacz, jeżeli byśmy patrzyli na to z tej perspektywy, no to oni poniekąd może zróbmy inaczej, zobacz. Oni przestrzeń i wydarzenia w przestrzeni podpowiadają nam, co my ewentualnie możemy kreować. Ale to od nas zależy, jak faktycznie będzie wyglądała ta kreacja. Prawda? I Czy ja wiesz, czy możemy to zrobić na przykładach? Ja nie wiem, może to jest zły przykład, ale ja ci powiem, jak ja myślę, nie? na przykład. Popatrzcie, chcieliśmy wielkich zmian, mówię teraz o nas, Polakach w Polsce. Chcieliśmy wielkich zmian w zeszłym roku, mieliśmy takie marzenie. No i nadarzyła się taka okazja w październiku, mieliśmy wybory, prawda? No i dokonaliśmy jakichś tam wyborów. To też jest kreacja, wybory. My kreujemy wtedy bardzo namacalnie, prawda? No i dzisiaj minęło pół roku, albo trochę więcej niż pół roku, i większość nawet z tych, którzy głosowali na tą opcję, która wygrała, jest tak bardzo niezadowolona, obarczając winą tych, których wybrała. Ale tak naprawdę, słuchajcie, to trzeba by się puknąć we własne piersi i no, my to wykreowaliśmy. To znaczy, mocno nie lubię wchodzić w politykę, natomiast ten tok rozumowania też nie jest dobry. Dlatego, że niektóre, znaczy, ja to nie wiem, czy ja to mówiłam, czy nie, ale ogólnie rzecz biorąc, ilość światła w obrębie rządu polskiego wzrosła dwukrotnie. Czyli zasoby istot świetlistych podwoiły się. Ja już chyba dawno temu mówiłam, a jak nie mówiłam, no to. Nie, wydaje mi się, że mówiłam. Może nie w wywiadzie, może gdzieś na warsztatach. W każdym bądź razie zmiana, tak samo jak w nas, rodzi się od środka, tak i w rządzie zmiana wejdzie od środka. My musimy się uniezależnić, jeżeli chodzi o programowanie, jeżeli chodzi o dyrektywy, od rządów państw innych, które jakby bardzo mocno próbują stłamsić Polskę, bo Polska jest krajem, który jest najbardziej energetycznie tłamszony z racji po pierwsze położenia geograficznego, nie dość, że bardzo bogate państwo, bo ja nie wiem, czy Polska sobie nie zdaje sprawy z tego, na jakich złożach my No leżymy. tak. Druga sprawa jest taka, że my jesteśmy państwem najbliżej położonym drzewa życia, więc energetycznie
te ziemie są bardzo, bardzo mocnymi ziemiami. Trzecia sprawa ogólnie jest taka, że najbardziej chce się stłamsić ten naród lechicki, właśnie Słowian, po to, ponieważ na tych ziemiach, oni o tym doskonale wiedzą, w tym czasie zrodziło się najwięcej gwiezdnych nasion, które bardzo mocno przyczyniają się do procesu wzniesienia się planety, czy to świadomie, czy też nie. I tutaj urodzi się bardzo dużo złotych dzieci. Więc oni teraz próbują stłamsić te nasze dary, stłamsić nasze możliwości, a jak można to zrobić? Zatruwając nas, tak? Zatruwając dzieci. Więc my nie możemy na to pozwolić. Ja mam takie wrażenie, słuchajcie, jeżeli ktoś by wam dał pistolet i powiedziałby, strzel sobie w głowę, to strzelisz sobie? No nie. No nie. No więc jeżeli ktoś ci powie, próbuje ci coś nakazać, że ty masz zrobić coś, co według ciebie jest dla ciebie ryzykowne, ryzykuje w tym, nie wiem, swoje życie, zdrowie i tak dalej, no to wiadomo, że się na to nie zgadza. Mhm. Ale jeżeli nie zgodzi się tylko jedna osoba, dwie, trzy, cztery, no to to nie jest wystarczająca ilość, aby ta ich sztuczka im się nie udała. I teraz, kochani, czytajcie między wierszami. Jeżeli dużo osób odmówi i dużo osób zacznie robić zamieszanie wokół danej rzeczy, odwołując się do swojej własnej suwerennej wolności, tak, to nikt nie jest w stanie nas do niczego zmusić, dlatego że władza jest narzędziem w rękach ludu. Od zawsze była, tylko oni wykorzystali to teraz troszkę w inną stronę, że oni próbują władać tym ludem, ale tak naprawdę to my władamy rządem. Bez nas rząd nie istnieje. Bez ludzi państwo nie istnieje. Bez ludzi nie istnieje społeczność jakakolwiek. A to społeczność decyduje, na co się zgadza, a na co nie. No pan mały karzeł z rządu nie będzie mi mówił, co ja mogę, a co nie w mojej własnej przestrzeni. Już przypomniałaś tą naczelną zasadę konstytucyjną, że władza jest w rękach ludzi. Tak, bo, no bo trzeba im o tym przypomnieć, że oni są po to, oni zostali po to wybrani, aby służyć ludziom, uwaga, dla ich najwyższego dobra, dla najwyższego dobra ludu, a nie osób rządzących, siedzących i grzejących stołki. Ja wiem, że ty nie lubisz tych kwestii politycznych, wiesz, ale no one tak bardzo mocno są obecne w naszym życiu w tej chwili. Ja nie chcę dotykać różnych spraw partyjnych, ale chciałbym cię zapytać o to, czy też czujesz, że ten wiatr zmian jakby też zmieni nasze podejście do widzenia systemu rządzenia, jak to ma wyglądać? Dzisiaj ja mam takie wrażenie, że my przez 4 lata jakby po wyborach nie mamy ruchu. Inaczej mówiąc, jesteśmy zniewoleni, bo oddaliśmy dobrowolnie władzę, odpowiedzialność w ręce ludzi, których wybraliśmy. No i nie mamy ruchu. Mamy związane ręce przez następne 4 lata. I ja nie uważam, żeby Polacy zrobili błąd. Bo tak jak mówię, tutaj wiadomo, że mogli wybrać jeszcze trochę lepiej. Natomiast nie, ale ja mówię ogólnie, nie o Polsce, tylko o systemie, jaki mamy, że wybieramy kogoś przez jeden dzień, a potem na 4 lata nasza odpowiedzialność jest oddana w ręce rządzących, więc jakby nie mamy wyboru już, musimy 4 lata czekać, żeby dokonać jakichś zmian. I wiesz, ja tak czuję, ja tam bardzo mocno czuję, że te zmiany, które nadchodzą, zmienią ten system. Że w tym systemie my będziemy mieli wpływ w każdym momencie na to, jak ci nasi zarządzający rządzą. W Sozygi przede wszystkim zmieni się ogólnie system. My dążymy do tego, że ogólnie, jakby bardzo mocno już wybiegając w przyszłość, nie będzie w przyszłości takich rządów, jakie my znamy teraz. No właśnie. To nie będzie tak wyglądało. Dlatego ja mówiłam już bardzo często, że ten prezydent, który będzie w Stanach Zjednoczonych, będzie ostatnim prezydentem, a potem się bardzo wszystko mocno pozmienia, te struktury się pozmieniają. Jak to dokładnie będzie wyglądało, no to my jeszcze zobaczymy, ale tutaj ogólnie, ale masz rację, Ziki, ja nie lubię polityki, natomiast ja bardzo mocno, jeżeli chodzi o wybory, ja oczyszczałam energię przed wyborami,
żeby ona była czysta, żeby ludzie głosowali wprawdzie niezaprogramowani przez gdzieś tam zewnętrzne energie, tylko jakby z przestrzeni własnego serca. To samo zrobię, przypuszczam, przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, dlatego że tam jest jeden kandydat. Jeżeli ten kandydat nie wygra tych wyborów w Stanach Zjednoczonych, to proces ujawnienia będzie bardzo mocno blokowany. I ja mogę jawnie powiedzieć, że Trump jest osobą, która, nieważne, czy ona ma jakieś brudy na sobie, czy nie ma, kto nie ma. Kto w polityce nie ma na sobie żadnych brudów? Niech pierwszy rzuci kamień. Tak? Tak, tak. Więc jakby od razu odbijam piłeczkę, że zrobił to, zrobił tamto, ja sobie zdaję z tego sprawę. On został przez Stwórcę oczyszczony, ma przy sobie dwie świetliste istoty, które obok niego stoją od paru miesięcy. Ja doskonale wiem, że to jedna z tych istot przekręciła mu głowę w momencie, kiedy do niego strzelano. Ja po prostu to widziałam, więc ja nie potrzebuję żadnego potwierdzenia, analizy tego, że on stał tak, a nie inaczej, że usłyszał strzał. Nie, to jakby to nie było jego robota. On miał po prostu świetlistych ochroniarzy, bo jakby przestrzeń, światło wie, że to jest istota, która jest w stanie przyjąć zmiany, które nadchodzą, z otwartymi rękami i nie bać się tych zmian. Dlatego, że jemu nie zależy na pieniądzach. Jego nie przekupisz, bo on ma pieniądze. A nie bycie a niemożliwość przekupienia kogoś, tak, to jest już bardzo dużo. Dlatego, że on nigdy nie będzie działał z takich pobudek finansowych albo chęci podporządkowania, upodobania się komuś, tylko on zawsze będzie robił tak, jak on uważa, że jest słuszny. Więc ja myślę, że tutaj ten wybór jest dla nas takim otwarciem się bramy na te wszystkie procesy ujawnienia, które gdzieś tam nadchodzą. I tutaj dlatego słuchajcie, w ogóle to teraz już tak zupełnie jakby z innej strony. Gdyby przestrzeń nie chciała, żeby on był na tym stanowisku, to już by go nie było. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że to nie był łut szczęścia. Tak. To był palec Boży wtedy. No, i można go nie lubić, można go nie lubić, można go oceniać, nie jest kryształowy, ale chyba jest najlepszym w tej chwili wyborem czy kandydatem do tego, żeby ten świat poszedł w lepszą stronę. Ciekawe było jego spotkanie. Zyskał ciekawego zwolennika, Elona Muska. Myśmy o tym rozmawiali przed nagraniem. Odbyła się bardzo ciekawa rozmowa, która Aniu była tak bardzo blokowana w przestrzeni, bo najpierw był specjalny list wystosowany z Komisji Europejskiej do tego, pogrożyli mu palcem. Bardzo fajna była odpowiedź jednego z internautów tam pod tą rozmową i napisał ten internauta tak: hej Europo, my już się wyzwoliliśmy od ciebie w 1776 roku. Więc odpowiedź mi się bardzo podobała, ale co by to znaczyło? Elon Musk razem z Donaldem Trumpem. Ja myślę, że dużo, powiem wam, kochani, ja nie wiedziałam o tej rozmowie, dopiero dzisiaj Ziggy mi przed chwilą powiedział, więc ja stwierdziłam, że ja sobie wejdę w pole już na wizji, żeby było, wiecie, ja tak lubię najbardziej właśnie, jak spróbujesz? To idzie. Tak, tak, jak to idzie po prostu, jakby no w czasie, że schodzą te informacje. Ogólnie teraz nawet jak o tym mówiłeś, to mi się śmiała buzia, bo to jest ogólnie bardzo fajny team. Elon Musk ostatnio mówi coraz więcej na temat prawdy, tak? Czyli on też przestał zamykać swoją własną buzię, mimo tego, że posiada ogromną wiedzę i na temat naszej planety, na temat tego, jak wygląda, na temat istot pozaziemskich, na temat technologii, które mogłyby już być dawno temu wprowadzone, a które w dalszym ciągu wprowadzane nie są, ponieważ jest to odgórnie blokowane, to on jako pierwszy, mimo tego, że zarabia na sztucznej inteligencji,
powiedział, że wstrzymuje się z pracami nad sztuczną inteligencją, ponieważ widzi w niej duże zagrożenie dla istot ludzkich. Czy Elon Musk jest istotą pozytywną czy negatywną? Jest istotą pozaziemską, to nie jest dusza człowieka. On w pewnym, chyba żadna z dusz świetlistych nie przechodziła ani razu przez taki czas, kiedy próbowano nią manipulować w jakiś sposób, kiedy ta ciemna strona się do niej gdzieś tam nie dobrała i nie. I jakby ta osoba wtedy staje się taką troszeczkę kukiełką w rękach ciemności. Dlatego ja jakby jestem bardzo daleko od oceniania kogokolwiek i w jakikolwiek sposób. Natomiast patrzę jakby z perspektywy obecnej sytuacji i tego, co się zadziewa. Elon Musk. Oj, tam bardzo dużo było mówione na temat ujawnienia. Wielu, wielu rzeczy, które były zakopane pod po prostu taką warstwą ziemi, że ciężko by się do tego było dokopać, gdyby właśnie nie takie pozwolenie typowo właśnie z samej góry, tak? Czyli to musi być pozwolenie z samej góry. Elon Musk, nie wiem, kochani, czy zauważyliście, ale on swoim wyrzutem rakiety, to było chyba w tamtym roku, Ziki, prawda? Jeżeli nie, to mnie poprawię. W zeszłym roku. Tak. Kochani, on był zadowolony z tego, co się wydarzyło. On był zadowolony z tego, że ta rakieta się rozpierdzieliła, ponieważ on chciał i jednej rzeczy. On chciał potwierdzić, że kopuła istnieje. I mu się to udało. On chciał potwierdzić, że nikt nigdy nie wyleciał poza kopułę. I jemu się to udało. A wszyscy stwierdzili, że to jest klapa i zostało to okrzyknięte. Nie wiem, czy widzowie to pamiętają, wiesz, ale trzeba przypomnieć, że po prostu rakieta leciała i tak jakby się rozbiła o coś. Ta rakieta tak jakby uderzyła. Tak jakby uderzył, jakby pocisk uderzył w ścianę. Dokładnie tak to wyglądało. Ona się rozbiła, taki się zrobił jakby parasol. Ona spadła, to nie był pierwszy pocisk, pierwsza rakieta, która w ten właśnie sposób odbiła się od kopuły. Zresztą czasami jak sobie posłuchacie wypowiedzi, można znaleźć już naprawdę na internecie, nawet TikToki chodzą, bo jednak to szerzenie się prawdy poszło naprawdę mocno w przód i ludzie wynajdują wypowiedzi, czy to nie wiem, członków rządów, czy aktorów, polityków, tak? Wojskowych, dokładnie, tak. To, którzy gdzieś tam właśnie przesmykują po prostu, zanim zdążyli się ugryźć w język, to zdążyli coś powiedzieć, potem próbowali to przeinaczyć i tam też bardzo mocno jest ta narracja tego, że nam się nigdy nie udało jeszcze przejść poza kopułę. Poza tym no nie każde, wiele filmów nam to pokazuje. Tak samo jak mamy, kopułę jest także pod spodem. My jesteśmy w ten sam sposób oddzieleni od wszechoceanu. Taką właśnie warstwą, to fajnie pokazuje zaś film Meg, tak? Że musieli zrobić wyrwę w tym oddzieleniu nas, tak? Żeby dostać się do wszechoceanu, gdzie de facto w dalszym ciągu żyją megalodony. Megalodony. Tak jest. I taka jest prawda, to nie jest, ten Meg to nie jest wymyślona historia. Jakby ona się opiera na faktach. Te istoty w dalszym ciągu żyją we wszechoceanie, czyli w oceanie znajdującym się pod w ogóle jakby naszymi lądami, pod naszymi oceanami i tak dalej. Tam jest 3 razy więcej wody niż we wszystkich oceanach tutaj na górze. Zresztą ja o tym pisałam też w moich książkach, więc jakby nie powinno być to dla Was w żaden sposób zaskoczeniem. Natomiast o co chodzi? Ja mam wrażenie, że tu jest takie zwarcie szyków bardzo mocne. Czekaj, zastanawiam się, jak to przedstawić, bo ja to już widzę. Ja tu jakby zobaczyłam to w takim klipie pokazującym o co chodzi. Jeżeli ty idziesz zmieniać świat, to ty nie bierzesz pierwszego lepszego kolesia, tak? Tylko bierzesz takiego, który faktycznie jest w stanie go zmienić. Mhm. Tak? Tak. Ma w sobie tę moc, tutaj w tym momencie ma moc u Maska, jest w postaci jego inteligencji, w postaci tego, do czego on już doszedł i w postaci tego, co on już wie. Dlatego, że
kolejną rzeczą, która jakby mi się Aniu, pokazuje, muszę, jest muszę to, ci że powiedzieć, że mamy problemy w tym momencie, kiedy mówisz, ktoś nam przeszkadza i to bardzo mocno. Połączenie było na czerwono, widzę, czyli się rozmawiałam. Tak, rozmazałaś się, zrywało się połączenie. Ktoś nie chce, żebyś o tym mówiła, ale powiedzmy to. No więc, kochani, to jest po prostu tak, że Trump był zdziwiony tym, że Musk to wszystko wie i że Musk zna szczegóły, których nikt nie powinien tak naprawdę de facto znać, bo to jest po prostu top secret. I jakby to było takie trochę nawet pole wyjściowe, że tam padło parę słów i na bazie tych słów, które stały się takimi słowami kluczami, doszło tak naprawdę do tej rozmowy, mimo tego, że to tak jak mówiłeś, Unia chciała to, słuchajcie, no jeżeli nie ma zagrożenia, to czemu państwa Unii Europejskiej ingerują w spotkanie między dwoma osobami? To jest naukowiec, prawda? Tak, który spotyka się z prezydentem kraju swojego, ponieważ może ma coś do zaoferowania temu krajowi od siebie. Mhm. Więc czemu takie coś miałoby być blokowane? Bo oni się kurwa boją. Przepraszam za to słowo na K, ale się podekscytowałam z tego takiego tu po prostu, bo ale to jest fenomenalne, że w ogóle do takiego spotkania doszło i to nam tylko pokazuje, tak, że ten wiatr zmiany faktycznie dmucha, tak? I ja po prostu tutaj już tak wizualizuję sobie teraz, żeby ten wiatr się zmienił w takie tornado, żeby to się już nie zatrzymywało, ta zmiana. Tak, tak. Żeby to po prostu szło w tym dobrym kierunku. Ale Aniu, wiesz co, dla mnie było fenomenalne to, że ci panowie, ten pan z Komisji Europejskiej się odezwał, bo oni po prostu nie wytrzymali i nie chcę mówić brzydkimi słowami, co zrobili, ale no po prostu ujawnili się, kim są. Tak, czyli zobaczcie, to jest ten, ja bym bardzo chciała, żebyście wy weszli teraz mocno w taką uważność, dotyczącą tego, co się będzie działo w świecie zewnętrznym, dlatego że będzie bardzo dużo właśnie takich, nazwijmy to takimi, nie wiem, chmurkami, pierdami, o, takie pierdy, tak jak ja mówię zawsze, że tak słoneczko pierdzi, tak? To to są takie pierdy, Aniu, informacyjne, tak? Aniu, wiesz, dzieją się naprawdę dziwne rzeczy, bo zniknęłaś na chwilę zupełnie. Połączenie masz prawie na zero. Nie damy się, słuchajcie. Możecie nam przeszkadzać, ale my i tak zrobimy swoje. Już jesteś. Ja to może spróbujmy coś może zrobić. Przez... Okej. Okay. I ja nawet tego nie będę wycinał. No. Niech to widzą. Dobrze. Chyba słychać. Ja potem jeszcze teraz nas oczyszczę. Tak, teraz wróciło do normy. Wow. Papa. No, także po prostu jakby wychodzi szydło z worka. Oni bardzo mocno, wiesz, ja też byłam u Zosi tydzień temu, u Zosi Golis i rozmawiałam z nią także o otwarciu olimpiady. Wtedy jeszcze nie było zamknięcia olimpiady. I ja to zamknięcie fragment dosłownie zobaczyłam dzisiaj, tak samo przed naszym wywiadem, bo ja jestem teraz mocno w procesach pisania płomiennej gwiazdy ujawnienia. Po prostu nie mam na nic innego czasu, siedzę od rana do wieczora i piszę. I po prostu, słuchaj, jak ja zobaczyłam to, co oni pokazali, oczywiście narracja w internecie tak samo jest równa, natomiast oni pokazali ujawnienie się istot pozaziemskich. Złota istota to jest nikt inny jak insektoid, szaraki to są szaraki, nie trzeba być znawcą kosmicznym, żeby wiedzieć, jak wygląda szarak. Koło to było nic innego moim zdaniem jak gwiezdna brama, którą otworzą sobie tutaj, jedną z tych, które tutaj już są i którą po prostu będą się dostawały tutaj na tą naszą planetę w formie fizycznej, tak?
Dlatego, że teraz bardzo często, jak mamy do czynienia z istotami pozaziemskimi, to jest to forma astralna tych istot. Jakby widzimy ich jakby w tych innych wymiarach. Nie jest to tożsame z tym, kiedy widzisz istotę, która jest w obrębie tego samego wymiaru i tej samej gęstości, w której jesteś obecnie ty. Więc oni przygotowują nas do tego i w zasadzie tyle. Trzeba by było z tej końcówki olimpiady wyciągnąć, to jest moim zdaniem najważniejsze. Natomiast z tego rozpoczęcia, to tak jak mówiłam Zosi, oni próbowali, ja użyłam wtedy takiego fajnego słowa, teraz ono mi uciekło, zdegustować nas. Oni nas próbowali zdegustować tym odniesieniem do tej ostatniej wieczerzy, natomiast ta ostatnia wieczerza była chyba najmniej wafna ze wszystkiego, co oni chcieli nam przekazać, bo tam była wielka woda, a wielka woda jest. Będziemy mieli zjawiska pogodowe, które będą powodowały błyskawiczne powodzie na całym świecie. Więc wielka woda to jest jedna sprawa, ale ja bardzo mocno widziałam tam rewolucję. Rewolucję, widziałam ludzi, którzy z poziomu parteru, czyli z poziomu ulicy, rzucali kulami ognia w istoty, które znajdowały się w wielkim pałacu, tak? I te istoty, nie wiem, czy ludzie zauważyli, miały ucięte głowy i trzymały je tak, sobie pod tak, kartą. Tak. To jest dla mnie symbol właśnie tej rewolucji i przejęcia władzy przez ludzi oraz wymierzenie tak jakby trochę sprawiedliwości, bo bardzo często się mówi, że poleciały głowy, no nie? Czyli że sprawiedliwość została wymierzona i że poleciały głowy, więc ja mocno jakby widzę w tym tą symbolikę. Plus mamy ujawnienie. Ja nie widziałam wtedy całego rozpoczęcia, więc ja widziałam tylko 2 godziny, bo ja miałam potem warsztaty swoje następnego dnia i ja poszłam spać, żeby być wypoczętą. Ale jakby to mi się naprawdę bardzo mocno rzuciło w oczy, rzuciły mi się też w oczy anielskie skrzydła, które się gdzieś tam zapalały, jak ci niby jeźdźcy apokalipsy gdzieś tam jechali, to też było bardzo mocno symboliczne. Natomiast no, można by się nad tym rozwodzić, ale wszystko to pokazuje nam rzeczy, które są zaplanowane po prostu na te kolejne 4 lata. A jeszcze powiem ci, śmiałam się też, bo tak jak mówię, takie tylko fragmenty oglądałam z tego zakończenia i tam na końcu był aktor Tom Cruise, który grał w filmie Mission Impossible i on był pierwszym, który wiózł flagę do nowego miejsca, w którym mają się odbyć za 4 lata. Olimpiada ma się odbyć, tak? Tak, tak. No i ja się zaczęłam śmiać i mówię do stwórcy tak, czyli co? Czyli rozumiem, że żeby ta olimpiada faktycznie się wydarzyła, to będzie Mission Impossible, tak? Czyli, no. Czyli zobacz, oni już tak daleko poszli, że te zmiany, które nadejdą, sprawią, że ta olimpiada przestanie mieć chyba sens. Dlatego. Tak, no bo słuchaj, jeśli sięgniemy, wiesz, do tradycji olimpiad, to po co były olimpiady? Olimpiady były przerwą od wojen. Tak? Tak, no. A jeśli będziemy mieć świat bez wojen, to po co olimpiady? No to jest też, wiesz, rywalizacja, tak? Rywalizacja, no, tak. Tak, poniekąd gdzieś tam to podchodzi pod walkę. Wiesz, ja w pewnym momencie, i tutaj mi się wydaje, że to też jest bardzo fajne, żeby może wybrzmiało, w pewnym momencie, teraz tak jakby jestem na etapie spisywania rzeczy, które się wydarzały w przestrzeni około kwietnia, i miałam taką sytuację, w której gdzieś tam trzeba było pomyśleć, jak rozwiązać, co zrobić w tej przestrzeni, żeby to było najlepsze dla ludzi. I w pewnym momencie usłyszałam głos taty i on mi mówi, ale to już jest czas przestać walczyć. O. Tak? To już jest czas, żeby przestać walczyć i żeby zamiast walki wejść w to pole kreacji, dlatego że jeżeli ty zasilisz pole kolektywu, pole przestrzeni, wystarczającą ilością pozytywnej energii i kreacji, to ta przestrzeń wypierała będzie całą ciemność, która próbuje być w niej zasiewana. Nie? Więc ja nawet ostatnio
Ostatnio tutaj kuzynka podsunęła mi taki pomysł i ja przypuszczam, że ja to zrobię. Ogólnie bardzo nie lubię masowych medytacji, ponieważ no to jest jednak, no jest możliwość podpięcia się energetycznego, trzeba mocno pilnować, żeby nic się do tej medytacji ciemnego nie podpięło. Czyli trzeba mieć czujnego bardzo prowadzącego, żeby taką medytację przeprowadzić, a przy takiej dużej ilości osób no jest ciężko jednak ogarnąć każdego energetycznie i pilnować. Ale można zrobić intencję i wiesz, ja tak sobie, bo ona się mnie zapytała, czy jeżeli dużo osób w jednym momencie zaczęłoby kreować te same rzeczy. Właśnie, to jest pomysł, słuchaj, żeby, wiesz, przygotować taki wzór medytacji, ale nie robić jej grupowo, wiesz, tylko przygotować ją już i, Dobre, no to prawda? jest I dobre. teraz różne osoby na kontynentach, w różnych krajach i tak dalej, robią to indywidualnie w tym samym momencie. Trzeba by było to przetłumaczyć na różne języki. Tak. To Wtedy na to. jakby ty masz kontrolę nad sobą, jeśli nie wpuszczasz nikogo, ale nawet jeśli wpuściłaś, to Ale to indywidualnie tylko jest ty. kreacja. To jest zupełnie coś innego, dlatego że kreacja nie jest medytacją. Kreacja nie jest stanem wchodzenia w stan teta, Ja czy wiem, w jakiś. ale możemy to zrobić też jako medytację, nie? Możemy. Możemy to zrobić jako medytację, albo możemy to zrobić na zasadzie, jak to się nazywa, afirmacji. Tak. Nie? Czyli na zasadzie afirmowania tej pozytywnej rzeczywistości i po prostu faktycznie puścić to w świat, żeby to sobie poszło. Twórca tutaj mówi, napiszemy. Aniu, To jest śmieszne. to jest świetny pomysł. Powiem ci, że ja coś takiego kiedyś próbowałem robić, robiłem na kanale 2 lata temu, chyba, wiesz, jak była ta sytuacja z tymże, ale to było indywidualne, czyli było nas wiele, ale każdy robił to indywidualnie o tej samej porze. Chciałbym cię zapytać teraz już. Czas nie istnieje jako taki, więc jeżeli my stworzymy medytację i jeżeli ta medytacja, nie wiem, w przeciągu miesiąca powiedzmy, rozejdzie się i gdzieś tam masa krytyczna zostanie jakby przełamana, bo nie wiem, przetłumaczymy to nagle na różne języki, gdzieś tam pójdzie to na YouTube wszędzie, po prostu ta medytacja, znaczy no, afirmacja kreacji nowej rzeczywistości, i jakby inne osoby na świecie to podłapią, czyli zrobimy z tego trochę musielibyśmy. Tak mi się to pokazuje, bo ja nie mam takich zasięgów, żeby ja nie znam ludzi z zagranicy, którzy mają ogromne zasięgi, żeby to rozprzestrzenić. Więc mi się tutaj to pokazuje, że to jest taka jakby bardzo mocno wspólna praca i że to musiałoby być na zasadzie takiego głuchego telefonu. Czyli musielibyśmy po prostu przekazywać ten plik dalej, żeby ten plik po prostu był na wszystkich kanałach, Żeby które się rozszedł wiralowo. jakby są chętne na to, żeby ten plik do siebie przyjąć. Znaczy plik, to na zasadzie no, tej No tak, intencji, tak? wie. Tak. Kreacji, no, jakby to będzie nagrane, czy zresztą można to też zrobić w formie słownej, jakby i ktoś może sam jakby po prostu stworzyć do tego swoimi słowami, może to po prostu powiedzieć w swoim nagraniu. Nie jest powiedziane, że musi jakby duplikować ten nasz plik. Chodzi po prostu o to, żeby idea i żeby ta kreacja była taka sama, żeby powielać tą samą jedną kreację, żeby ten zapis w przestrzeni się umocnił, żeby można było stworzyć jakby przekroczyć tą masę krytyczną, właśnie potrzebną do wykreowania czegoś w naszej przestrzeni. I mi się wydaje, że to jest też, to ma też drugie dno, dlatego że ludzie powinni nauczyć się kreować. I mi się wydaje, że to jest taka lekcja, która byłaby dla nich fajna w takim znaczeniu, jak to robić. Dlatego że bardzo dużo osób myśli, że kreacja jest bardzo trudna. I że trzeba nauczyć się tego, że trzeba siedzieć nad tą kreacją. Nie, my kreujemy cały czas. To jest, my przyszliśmy tutaj już z mocą kreacji. My nie musimy dostawać Tak, tej jest mocy. tak. My nie musimy się uczyć tego w żaden sposób. My musimy tylko być świadomi tego, że my kreujemy. I to wystarczy. Czyli nasza świadomość tego wykłada my się z kreacją. Więc ja będę siedziała i będę z uśmiechem na twarzy i z taką radością, jakby to dotyczyło mnie, mówiła: wynaleźli lek na raka. No. Jezu, wynaleźli lek na raka. Ale to jest ważne, żeby
robić zawsze to, co jak my kreujemy, że, żeby robić to w formie, że to już istnieje. Dlatego, że jeżeli my piszemy pamiętnik do przodu, to jest jak pamiętnik do przodu Ziggy. Wiesz co, tak, ważne słowa, ja do tego wejdę, ale skończ myśl swoją. Tak. Jeżeli my piszemy pamiętnik do przodu i opisujemy swoje emocje, tak, tego, co chcemy, aby się wydarzyło, ale w formie, że już to zostało dokonane, to wtedy przestrzeń, która jest jakby odbiciem jakby naszego wnętrza, ona musi zmapować dokładnie to, co my czujemy. No i jeżeli ty czujesz radość, tak, bo na przykład, no nie wiem, syn czy córka idzie zdać prawo jazdy, tak, idzie na test. Ale jeżeli ty wejdziesz w przestrzeń, w tę przestrzeń kreacji, takim, Jezus, dał, kurczę, idę, nie wiem, kupimy szampana, napijemy się, zdał, kurczę, tyle punktów, tylko jeden błąd zrobił. Jeżeli ty wejdziesz w to z taką emocją, że to się już dokonało, to przestrzeń sobie myśli, kurczę, chwila, ale on już zdał. No to trzeba teraz zrobić tak, żeby on zdał. To jest to samo, co chyba mówiliśmy w zeszłym miesiącu na naszym spotkaniu o tej kreacji obfitości, tak? Jeżeli my wychodzimy z pozycji braku i ta emocja braku jest bardzo mocno osadzona w nas, no to ta rzeczywistość będzie odbijała nam to, czego nam brakuje. Będzie nam cały czas pokazywała ten brak. A jeżeli my wyjdziemy z założenia, że my mamy tą obfitość, że my cali jesteśmy obfitością, to ta przestrzeń będzie tylko, ja to się śmieję, produkowała więcej ludzików, żeby oni nam tą obfitość, tak? Mogli zagospodarować. Dokładnie, tak? Więc to jest, mówi Filmaf, no tata nas kocha do takiego stopnia, to nam daje wszystko, co chcemy. Tu bym prosił o BHP takie też ludzi, dlatego że wiesz, mam takie rozmowy luźne czasami i w tej rozmowie ja jestem bardzo sensytywny na takie zdania. W tej rozmowie ktoś mi mówi tak, Ziggy, zobacz, co ci ciemni robią, oni nam teraz zaplanowali to i zrobią teraz to i to, a w 2030 roku będzie to i to. Ja mówię, a czy ty siebie słyszysz, co ty mówisz? Bo ty to mówisz w tak zwanym czasie przyszłym, dokonanym. Tak, kreujesz. Więc ty to już wykreował. I dlatego, Ziggy, jak ja widzę, i ja będę o tym mówiła cały czas, jak ja widzę, że ktoś, kto ma naprawdę duże zasięgi, zaczyna mówić o nieprzyjaznych, że tak powiem, ludzkości wydarzeniach, niezależnie od tego, czy ich szansa zaistnienia na linii czasu istnieje, czy nie istnieje, czy ja ją widzę, czy nie widzę jej, tak. Każda rozmowa na ten temat jest poniekąd kreacją danego wydarzenia. Ja zrobiłam taki myk i ostatnio u Zosi zrobiłam taki myk potem w przestrzeni. Jakby trochę przyblokowałam istotom ludzkim możliwość kreowania nieprzychylnych dla nich samych wydarzeń do pewnego poziomu, dlatego że nie wolno mi na niektóre obszary wpływać. Jest to zabronione, na przykład nie jestem w stanie wpływać na cykle planetarne, tak? Czyli mimo tego, że widzę trzęsienie Ziemi w jakimś obszarze, czy wybuch jakiegoś wulkanu, nie jestem w stanie w większości wypadków, chyba że zostanie mi to wskazane, że tak nie powinno się stać, ponieważ zadziała się jakaś tam zewnętrzna ingerencja i ona to spowodowała, jakby można to odkręcić, ale jeżeli jest to wynik stricte jakby zmian w obrębie planety i jest zaplanowane to przez Gaję, no to nam nie wolno tego zmieniać i ja w tym momencie nie mogę zrobić nic. To trzęsienie ziemi musi się tam odbyć albo ta fala tsunami musi się uderzyć. Tak. Dokładnie, dlatego że nie zapominajmy, że wymazaliśmy z linii czasu trzecią wojenkę i zastąpiliśmy ją procesami ujawnienia, które muszą być bardzo mocno intensywne w tym momencie, aby doprowadzić do tego, że ten sam procent populacji ludzkiej, który obudziłby się przez wojenkę, obudzi się poprzez procesy ujawnienia. I olimpiada super świetnie nam to dała. Powiem ci, mi się wydaje, że dziękuję, pomogli nam strasznie, dlatego że bardzo dużo ludzi, którzy chyba nie zwróciliby uwagi, nie byli w procesach przebudzenia, było właśnie zniesmaczonych tym, co zostało pokazane,
A czasami wystarczy jedna emocja, żebyś ty chciał sięgnąć głębiej. Tak. Żebyś ty chciał, to jest taka, wiesz, to jest takie, obudzi ci się taka ciekawość, nie? A zobaczy, co mają o tym do powiedzenia inni. No i wstukasz sobie w ten internet i wejdziesz gdzieś, gdzie są jakieś analizy tego wydarzenia, kto będzie to analizował właśnie z tej szerszej perspektywy istot przebudzonych, z perspektywy tak zwanych to pojęcie już nie istnieje, już zapomniałam. Jak to się mówi? Jezu. Nie wiem, co chcesz powiedzieć. Chcę powiedzieć teorii spiskowych. Dlatego się śmiałam, że tak, że to, czy to pojęcie już nie istnieje, skoro nie mogę sobie go przypomnieć. No bo tak naprawdę nie istnieje. No, no nie oszukujmy się, to jest tak, tylko ale nazwa. Wiesz, każdy z nas ma inne budziki, nie? Bo jednych budzi tak. Jakaś sytuacja związana, wiesz, z tym tam. Tak. Prawda? Innych obudziła sytuacja olimpiady, jeszcze innych nie Elon Musk i Trump, ale właśnie ten protest tego kogoś z tej Komisji Europejskiej. Dla mnie to jest fantastyczny budzik, słuchajcie. Wow, naprawdę. Czemu? O co chodzi? Czemu dwoje ludzi nie może się spotkać, tak? Prawda? I to dwoje takich ludzi, bo tu już zaczniesz się zastanawiać, no dobra, Musk się kojarzy jednak z technologiami, z pójściem dalej, z czymś innowacyjnym dla ludzi, tak? A on tam mówi o Bogu w tej rozmowie. Ciągle. Mhm. Bardzo mocno. Zresztą on też powiedział Trumpowi, że to była ręka boska, że Trump tą głowę przekręcił. Aniu, ale ja chciałbym cię jeszcze, zmierzamy do końca, chciałbym cię jeszcze popytać o wiesz, twoje zawodowe rzeczy, bo zawsze to robimy i chciałbym cię też wypytać. Mam też takie jedną uwagę, czy pytanie od kogoś, kto kupił też karty u ciebie, ale to o tym za chwilę. Co tam u ciebie na tapecie? Jak to dzisiaj wygląda? Wiesz co, na razie Ziggy, to ja tak naprawdę to się skupiałam mocno na pisaniu. Tak naprawdę dzisiaj jestem ostatni dzień w domu, jutro wyjeżdżam na takie tournée do Gdańska i do Międzyzdroi warsztatować moich kochanych ludzików. Tak, także będziemy się oczyszczać na bogato, na zasadzie, że bardzo duże procesy oczyszczania wchodzą. Bardzo fajna jest też atmosfera, ja uwielbiam te warsztaty tegoroczne, bo jest taka fajna praca w grupach, zupełnie inaczej te warsztaty wyglądają niż to było w poprzednich latach. I przy okazji troszkę też odpocznę, będę też kontynuowała pisanie Płomiennej Gwiazdy Ujawnienia. Więc tak naprawdę u mnie na ten moment takie rozluźnienie lekkie następuje właśnie, znaczy rozluźnienie w trakcie pracy de facto, ale jednak. Nareszcie korzysta z odpoczynku. Dokładnie, natomiast no później mamy bajeczkę 1 września, trzecią część, potem mamy październik i w październiku będziemy mieli Płomienną Gwiazdę Ujawnienia i trzy nowe bajki Gwiezdny Portal. Nie wiem, czy opowiadałam o nich u ciebie, chyba nie, ale ja myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas, że nie ma, że jest troszkę mowy za wcześnie. Tak, bo my się umówimy znów na spotkanie i pewnie będzie dobry czas wtedy, żeby to powiedzieć. Więc to ja myślę, ci chcę zadać pytanie w związku z kartami, które wyszły i taka sugestia od Wicki, która, nie wiem, wydaje mi się fajna, ale nie wiem, czy możliwa do zrealizowania. Otóż tej Wicce wydaje się bardzo skomplikowana instrukcja do tych kart. Ona nie przeszła przez nią. Mówi, że jest starszą osobą i chyba jej było trudno. I zasugerowała, czy fajnie by było nagrać takie wideo, jak się tymi kartami ale posługuje. Ale dokładnie do gry, bo ja chyba dostałam od tej pani maila. Czekaj, bo może ja sobie mylę, ale chyba do gry, tak, do gry. Tak, no to tutaj kochani informuję, że u mnie na Facebooku jest filmik na obydwu profilach, zarówno na profilu Gwiezdne Dzieci Twoje Przebudzenie, jak i na moim profilu autorskim Anna Głowacz. Publikuję zawsze te same treści i na jednym, i na drugim. I jest tam filmik instruktażowy do gry, gdzie ja i tam kilku członków Anielskiego Pogotowia siedzimy sobie na kupiku na trawce i pokazujemy, jak grać w grę. O, super. Jak uwalniać te emocje? Mi się wydaje, że tutaj najbardziej, wiesz co, taki problematyczny jest może właśnie sam element uwalniania, że tutaj nie wiecie, tak robimy rękami, kochani, tak? Czyli z czakry serca uwalniam lęk z siebie, uwalniam lęk z siebie. Tak jakbyście chcieli, ja to się zawsze śmiałam, czyścić. Że wyobraźcie sobie, że zjedliście kruche ciastka, tak? I macie tutaj pełno i chcecie po prostu te okrówki z siebie strzepnąć, tylko robicie to po prostu naprzemiennie.
I to jest jakby poprzez czakry, tak jak energia emocji wychodzi poprzez czakrę serca, czyli uwalnia się ten strach, to żeby ona się nie kumulowała w obrębie tej czakry, tak, to wy cały czas tą energię wyrzucacie poza pole. Strzepujecie, wyrzucacie. Tak, i potem idzie dalej, czyli wy cały czas mówicie, uwalniam strach z siebie, a jednocześnie tutaj ten strach, który już wyszedł poprzez czakrę waszego serca, czy jakakolwiek inna emocja, to sobie idzie dalej. Nie? Czyli jest wyrzucane. Czyli jest taki filmik, i to możemy powiedzieć jasno. Ja też odpiszę na ten komentarz w ten sposób, że jest to na Facebooku. Tak, super. Jest na Facebooku. Ja chyba muszę, wiesz co, też. Ja może do gry warto tam do instrukcji dopisać coś, nie? Że jest link. Filmik, wiesz co, ja chyba po prostu wrzucę na YouTube'a, bo bardzo w ogóle mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że ja mam swój YouTube, wiesz? No tak. Tak, ale ja my zawsze dajemy linka pod spodem, pod tą audycją też będziecie mieli. Tak, tak, więc ja mam swój kanał i na tym kanale ja zawsze dbam o to, żeby jakby była pełna chronologia, no bo znalezienie wszystkich moich filmów u ciebie, Ziggy, jest jednak bardzo męczące, bo ty masz bardzo dużo filmów, więc jak ktoś chce stricte znaleźć jakąś moją wypowiedź, no to w tym ale momencie... Ale wiesz co, u mnie jest playlista. Anna Głowacz, playlista. Aha, no to widzisz, no to też. No to ja mam u siebie też taką playlistę, ale tam mam nie tylko twoje filmiki, tylko mam i z Zosią, i mam z Mają Oli, czyli tam są tak naprawdę wszystkie wywiady, które ja kiedykolwiek nagrałam, są po prostu, tak, u mnie właśnie na kanale. Ja tam, no nie wiem, nie mam tam nie wiadomo, bo wiele osób, bo ja nie wiem właśnie, czy ludzie o tym wiedzą, czy nie wiedzą. W każdym bądź razie zawsze dbam o to, żeby po paru dniach, czy tam do tygodnia te wywiady, które robimy, żeby były jakby dodawane, żeby gdzieś tam ludzie byli na bieżąco, którzy właśnie subskrybują mój kanał i oglądają tam tylko moje wywiady, no bo tacy też na pewno są, nie? No, więc tak to wygląda. Aniu, to czego ci życzyć? Spokojnego wypoczynku, efektywnych seminariów, nie, warsztatów? Efektywnej pracy mi życz. Efektywnej pracy. Żeby mi się szybciej pisało. Teraz... I znowu zobacz, ale jakie to też rzucę żarciki, to się Ada się szybciej. No i widzisz, no i gadaj z takim, który wszystko wie i ma fajne poczucie humoru. Ja myślę, że to jest dla ludzi dziwne, bo ja tak sobie potrafię dyskutować z górą na takie... Tak, niektórzy o to pytają, no jak to jest, czy jesteś wybraną istotą i tylko nie. Ty rozmawiasz z Bogiem? Nie, Każdy może. Przede wszystkim... Tak, każdy może i przede wszystkim on bardzo nie lubi, jak się go traktuje właśnie jako Boga, tak? Czyli na zasadzie takiego wywyższania go. Aniu, znam jednego księdza, który właśnie odczarowuje Boga i mówi wprost, że to jest tatuś i słuchajcie, zwracacie się do niego jak do fajnej istoty, która kocha cię na pewno pełną mocą. Dokładnie, to jest na takiej zasadzie, że pokazało mi się też takie odniesienie, że jak to powiedziałeś, to ja zobaczyłam od razu mojego syna, który podchodzi do mojego męża i mówi, tato, pójdziesz grać w piłkę. No. I wiesz, i to jest na takiej samej zasadzie, czyli no, jeżeli ty byś poszedł do Boga, tak, którego jakby traktujesz jako Boga i poprosiłbyś go, żeby on z tą poszedł grać w piłkę, to ty w twoim wyobrażeniu on powinien popatrzeć na ciebie tak z góry i powiedzieć ci nie, no przecież ja jestem Bogiem. Jestem tutaj od wyspy wyczyni w granie w piłkę. A tak naprawdę stwórca taki właśnie jest, że on potrafi pożartować i jak my potrzebujemy gdzieś tam pomocy, to zawsze pomaga, zresztą w ostatnimi czasy wychodzi z nami też do zadań i jest z nami cały czas w przestrzeni i jakby pomaga nam. I wierz mi, on naprawdę potrafi robić śmieszne rzeczy tam i to jest naprawdę fajne. To jednak ta praca w przestrzeni staje się taka przyjemna, i ogólnie wszystko staje się takie, wiesz, przyjemne, ale on jest też taki, tam jest dużo humoru, radości, ale tam jest też sprawiedliwość. Aha. Sprawiedliwość tam jest. Jest równowaga, ale jest też taki, wiesz, tak jak dobry tata potrafi się z tobą bawić, żartować, tak potrafi to stuknąć nogą w momencie, kiedy przekraczasz pewne granice albo kiedy robisz coś nie tak. I tutaj zobacz, wracamy się, cofamy się do tego, co powiedziałam na samym początku. Tak. O tym, że ja dostałam lekcję, tak? Że ja przerobiłam tą lekcję właśnie obawy o swojego synka. Słuchaj, miałam taką sytuację, mój młody wyjeżdżał na 8 dni, pierwszy raz na tak długo beze mnie. Polonia? Z babciami.
A z babcią. babciami do Wisły, tak, 1,5 godziny drogi od domu. No i tutaj my zawoziliśmy go i tak jadę w tym samochodzie i cały czas pytam duszy, czy on tam będzie bezpieczny. I ducha mi cały czas, że tak, nie? Za 15 minut znowu, czy ja na pewno mogę go tam zostawić? Tak. Ducha cały czas mi odpowiada tak, tak. Słuchaj, w ciągu, nie wiem, 6 godzin, jak go zawoziliśmy, siedzieliśmy tam, jeszcze sobie kawkę wypiliśmy, wiesz, rozpakowaliśmy ich tam. Cały czas gdzieś tam co chwilę pytałam, czy na pewno on jest tu bezpieczny, nie? No i już nawet moja mama mi mówi, ty, słuchaj, przestań się stresować, mówi, jak ty się zachowujesz, nie? No i słuchaj, wsiadłam do tego samochodu, jeszcze zanim odjechaliśmy, to jeszcze raz, wiesz, jeszcze raz zapytam, czy na pewno ja mogę pojechać do domu i go tu zostawić. Słuchaj, jako mi stwórca zrobił akcję, dosłownie tak jakbyś szedł korytarzem i jakby z zakrętu ktoś na ciebie wyszedł. Wiesz, to nie wiem, czy zdarzyła ci się, prawie dobiłeś do kogoś, nie? No, tak. To on mi coś takiego zrobił i mówi do mnie tak, chcesz usłyszeć inną odpowiedź? Ja mówię, nie, to przestań pytać. Ja mówię, dobra. Słuchaj, ja się tak mi to dało do myślenia, tak mną potrząsnął, że ja się zaś potem na odwrót czułam jak taka wyrodna matka, bo dzwoniłam do mojego dziecka raz na 2 dni. Nie? Totalnie puściłam. Naprawdę totalnie z Igi puściłam. A jak dziecko to odebrało? Jak się Normalnie. tam czuło? Nie. Normalnie. Tak, ona się czuła super. Znaczy, on jest ogólnie taki bardzo, bardzo mocno No więc zrelaksowany. właśnie, to czasem zejść do poziomu dziecka i zobaczyć, jak on to odebrał, nie? Dokładnie, nie? No. To jest na takiej samej zasadzie, jak ostatnio usłyszałam taki huk w pokoju. Przyszłam, on taki, wiesz, dziwny. Ja wiem, co się stało. I tutaj koleżanka u mnie akurat była i mówiła, bo chciał skoczyć na krzesło i na krzesło od Trafił. komputera, jak w komputerze ma kółka, tak? Więc poruszający się Odjechało. okręt. Więc mu odjechało mu i wiesz, i on spadł z tego krzesła na podłogę. No i tak patrzę i tak na niego i wyglądał dziwnie. I ja zaczęłam się czuć dziwnie, no bo ja mam tą empatię fizyczną, więc zaczęłam się dziwnie czuć. I w pewnym momencie słyszę taki kap, 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 kap. Nie? I ja mówię, oho, patrzę, ucho sobie, słuchaj, przeciął. I wiesz, ja O. mówię, mu, chodź, Sebastianku, ja mówię, pójdziemy sobie, ja mówię, do łazienki, a ja po prostu byłam taka, bo ja mdleję na widok krwi. Oh, I mówię do niego, chodź, ja ci tutaj zrobię, a on, wiesz, on wpadł w panikę, bo widział, że ja zaczynam panikować. Mówi, wow. mamo, Okej. nie dotykaj, wiesz, ja chciałam za wszelką cenę zahamować ten kres, zobaczyć w ogóle, co tam jest, czy to jest do szycia, czy to tylko takie, wiesz, skaleczenie, nie? Ja akurat była wtedy u nas babcia i w pewnym momencie widziała, że już jest naprawdę źle i u mnie, i u niego. I mówi tak do niego, dajże tej matce zrobić ci ten opatrunek, bo zanim tu zemdleje. On się wtedy uspokoił, słuchaj. Zrobiłam mu ten opatrunek, tam nic się jakiegoś, po prostu chyba od uderzenia po prostu pękła mu skóra. A to jest No, a wrażliwe ucho miejsce, jest więc... bardzo wrażliwe i dużo krwi leci. No to widzieliśmy na Tak. spotkaniu z Trumpem. Tak, więc po prostu słuchaj, No. potem on do mnie przyszedł, ja się musiałam się połowić, bo, no bo jednak zaciemieniło mi się, więc musiałam się połowić, dojść do siebie i przyszedł do mnie i wziął ten, ja bardzo często wykorzystuję zakładki do książki, do wachlowania się i przyszedł i mnie wachlował, mówi, mamusiu, się dowiedzieć. Ja do niego tak, jaką lekcję wyciągnąłeś z tego dziecko? To nie trzeba skakać na poruszające się obiekty. Proszę. Ja mówię, bardzo dobra lekcja. Pamiętam z tego zdarzenia. No, także, ale nie, ogólnie tak jak mówię, ja tak odpuściłam mocno faktycznie tą obawę, gdzieś tam nie mam już gdzieś, bardzo mocno, zobacz, jedno zdarzenie, jedno słowo tak naprawdę, które było mi powiedziane wprost i z taką, może nie tyle grozą, tylko tam było Mocą, podszyte, z mocą. tak, z taką mocą i to było podszyte tym, że jak ja nie przestanę pytać, to się zmieni. No Dlatego, że tak. ja sama tym swoim myśleniem wykreuję tą zmianę. Rozumiesz, o co chodzi? Więc polecam To wszystkim jest mamom. właśnie, to jest to BHP. To jest to Tak. BHP w kreacji. Dokładnie. Więc jakby polecam jakby takie spotkanie z tatą wszystkim mamom, żeby tak stanął przed nimi. Albo po prostu wyobraźcie sobie, że właśnie to, co powiedział mi, mówi wam i jakby gdzieś tam przefiltrujcie to serduchem. Bo prawda jest taka, że każdy człowiek i każde dziecko ma swoich opiekunów energetycznych, którzy są odpowiedzialni po prostu za to, żeby nie wydarzyło mu się nic,
co nie ma się wydarzyć. Dlatego wynokawda dusza ma jakieś plany, najwyraźniej on się miał nauczyć, że no nie starczy się na poruszające się krzesła, tak? I po prostu musiał boleśnie tego doświadczyć, bo gdyby nie doświadczył tego wystarczająco boleśnie, to następnym razem znowu skakałby tak samo, więc... Więc wiecie, no to uczymy się całe, słuchajcie, całe życie. Świetnie, tak świetnie, że to opowiadasz, bo to jest też takie fajne podsumowanie naszej audycji, że w tym tak naprawdę trzeba dużo uważności, ale nie jest to nic niezwykłego czy skomplikowanego. Po prostu samo życie, ale trzeba być w tym życiu uważnym. Dokładnie. Na to, co się mówi, co się robi. Tak, więc nie możemy i jakby nie dawajmy uwagi, ja wiem, że was ciekawi to, co będzie. Ja dostaję też bardzo dużo wiadomości, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda. I to, czy to jest prawda, czy nie, zależy tylko i wyłącznie od was. To jest tak samo, Zigi, jak... To jest jeszcze jedna rzecz, że w obrębie danej rzeczywistości istnieje więcej niż tylko jedna rzeczywistość. I teraz, jeżeli dane wydarzenie wpływa na określoną przestrzeń, ono niekoniecznie wpływa na każdą istotę ludzką, która zawarta jest w tej przestrzeni. Dlatego, że no dajmy sobie przykład, który jest już cały czas i jeszcze przez chwilkę będzie, bo ja dalej czuję, że wybory prezydenckie dużo zmienią i wojna na Ukrainie się skończy zaraz po tych wyborach. Tak jak już to mówiłam parę miesięcy temu. Natomiast ja, wyobraźcie sobie sytuację, że jest wojna na Ukrainie i połowę populacji, nie wiem, Polski, Ukrainy i tak dalej, jest mocno, chcę teraz oddać emocje, nie wiem, czy mi wychodzi, że Boże, tam jest ciągle ta wojna i tak dalej, tam bombardują jedni drugich i ta walka, no i połowa tej populacji siedzi i ona jest rozemocjonowana, ona cały czas w głowie ma to, że ta wojna jest i ta wojna przenosi się do nich, do środka. Mhm. Czyli oni, mimo tego, że to nie na nich spada bomba, czyli nie oni potencjalnie są bombardowani, oni tak mocno weszli w te emocje, że oni się czują, jakby żyli w świecie, w którym jest wojna, mimo tego, że w Polsce nie ma wojny. Tak. A jest druga część, druga połowa Polaków, którzy patrzą, znowu mówią o tej wojnie na Ukrainie w telewizji i przełącza kanał, bo on już ma dość. On już ma po kokatki. Nie przyłącza się do tego. Nie. I on już nie chce. On już po prostu widzi, że to jest manipulacja, że to jest po prostu, no że to, ja nie wiem, no to jest po prostu tylko chyba gra o pieniądze znowu się tocząca. Zresztą każda wojna, w każdej wojnie chodziło o pieniądze, o nic innego. Zawsze jak coś jest nie tak, to chodzi o pieniądze. Tak, oczywiście. Więc jakby po prostu wychodzi z założenia, okej, no jest ta wojna, ale tu jej nie ma. I ta część populacji nie pozwala na to, żeby emocja i energię tej wojny wpływały na ich rzeczywistość. I oni idą normalnie do pracy, oni się śmieją, oni żyją swoim życiem, ponieważ tamta część w rzeczywistości ich bezpośrednio nie dotyczy. I z jednej strony pomyślałbyś sobie, no ale to jest mega egoistyczne, przecież tam giną ludzie. To obojętne. Ale ja nie chcę dawać temu uwagi, ponieważ jak ja dam temu uwagę, to ja będę wzmacniała ideologię tej wojny. I zginie jeszcze więcej ludzi. Dokładnie. Więc oni tak naprawdę, skupiając się na sobie, na swojej przestrzeni, wykonują super pracę. Więc tutaj też o to chodzi i ja kiedyś, pamiętasz chyba 2 lata temu, jak ta wojna się zaczęła, już po paru miesiącach ktoś pytał, kiedy ta wojna się skończy i odpowiedź była zawsze jedna z nich i ona dalej jest jedna, w momencie kiedy zakończy się w umysłach ludzi. Tak. Bo ona tam została zasiana. Słowa Lewa Tołstoja, który napisał to w książce o Bogu. To jego słowa. Tak? A to ja nawet nie wiem. To musiałam. Tak, bardzo możliwe. Tak. Albo gdzieś przeczytałam i po prostu mi zostało. Także oczywiście oddaję autorowi i jak najbardziej nie przypisuję sobie tych słów. W każdym bądź razie, no tu jest taka sytuacja, że po prostu wszystko, co jest w naszym umyśle, manifestuje się na zewnątrz, więc jeżeli my czegoś nie chcemy, tak? No to nie siedź, nie oglądaj danego filmiku o tym i nie myśl sobie, że ty tego nie chcesz.
Bo ten myślokształt i tak będzie kreował to, czego nie chcesz. Bo ty myślisz, bo my mamy taką tendencję, ja myślę, że warto o tym powiedzieć, fajnie, fajnie Baszar o tym mówi. Ja w ogóle bardzo lubię Baszara ostatnio. Nie znałam go dawno kiedyś. Nie oglądałem. Nie znałam go kiedyś, dopiero jakieś parę miesięcy temu trafiłam gdzieś na TikToku na takie krótkie filmiki z nim. Przede wszystkim bardzo mi się podoba jego bezpośredniość, bo ona jest taka właśnie typowo gwiezdna, czyli taka właśnie, jaka jest u taty, czyli że jest śmiesznie, że on mówi wszystko prosto z mostu, że nie owija w bawełnę. I kiedyś trafiłam na taki właśnie fragment, kiedy ktoś go zapytał o wydarzenia jutra, tak? Czyli o wydarzenia w przyszłości. On mówi, ale przecież przyszłość nie istnieje. Przecież przyszłość, nie ma przyszłości. Ona się dopiero stworzy. To jakim prawem ty obawiasz się o to, co nie istnieje? I wiesz, on to mówi w taki sposób, że to naprawdę do ciebie gdzieś tam dociera to, co on mówi. I on mówi bardzo mądrze i ja się w większości, w zdecydowanej większości tak naprawdę, z tego, co widziałam, to jakby zgadza się to z tym, co ja sama wiem i co sama gdzieś tam ściągałam z przestrzeni. I to jest bardzo fajne, że my przestańmy zajmować się kreacją właśnie jutra, ponieważ jutra jeszcze nie ma. Nie ma go, bo nie wykreowaliśmy go jeszcze. Więc skupmy się na tym, żeby wykreować to lepsze jutro, piękniejszym takie, jutrem. Jakiego chcemy. Dokładnie, w którym nie ma tych wszystkich rzeczy i w których my nie pozwalamy na to, żeby ciemna strona wprowadziła nam te swoje zagrywki tutaj. Na tym planie. Nie dajmy się manipulować, tak. Dokładnie, to już jest ten moment, tak jak mówię, już w tamtym roku był ten moment, kiedy my powinniśmy tupnąć nóżką, ale nasze tupanie nóżką nie powinno polegać na takiej walce bezpośredniej, tylko na właśnie odbiciu tej tak, negatywnej walka, klasy. Oni oczekują walki bezpośredniej, to jest dokładnie. Właśnie ich działanie. Mhm. Tylko po prostu odbicie tej negatywnej energii pozytywną energią. Mhm. Pamiętajcie, że ciemność jest brakiem światła. Jeżeli wy dacie przestrzeni światło i wypełnicie ją pozytywnymi wydarzeniami, to chociażby bardzo chciała, nie zmieści się w niej nic, co jest ciemne. Nie wciśniecie. Tak, no, tam, gdzie jest światło, tam nie ma ciemności. No po prostu. Dokładnie. Więc... Więc ja dlatego mówię, kochani, jak macie tego typu rzeczy, ja wiem, że gdzieś tam to jest właśnie, i zobaczcie, to jest to wkreowanie z pozycji strachu. Wy kreujecie z pozycji strachu. Jeżeli do tego dochodzi emocja i wy się czegoś boicie, to wasz ludzki umysł wychodzi z założenia, że skoro odczuwacie strach, to to już istnieje. Ok? Czyli wy kreujecie emocją w formie dokonanej. I ja myślę, że to jest bardzo ważne dla was, żebyście zrozumieli. Że ten strach potęguje kreację. Nie dlatego, że jest negatywną emocją samą w sobie, tylko dlatego, że przestrzeń odczytuje emocje jako coś dokonanego. Dlatego jak ja wam mówię, że wy macie kreować pozytywnie, to wy też macie wchodzić w te emocje, jakby aranżować je, aż wchodzić w nie specjalnie, w tą radość, tak? Zacząć się śmiać, że jesteście z czegoś zadowoleni, żeby ta przestrzeń widziała, że to się już dzieje, ponieważ ona odczuwa częstotliwość wibracji emocji w was. Tak. Mhm. Więc próbuje się do niej dopasować. Ta przestrzeń, tak? Próbuje się do niej dopasować. A jeżeli ty emanujesz emocją strachu, bo cały czas siedzisz i szukasz w internecie, czego dla nas szykują, co oni dla nas zaplanowali, to ty dostaniesz dokładnie to, co dla ciebie zaplanowali. Czyli ten strach. Przyjdzie do ciebie to, czego masz się obawiać. Tak, Aniu, ich wiedza na temat tego, jak to działa, jest doskonała. Oni wiedzą, jak to działa i dlatego manipulują, mogą manipulować nami. Najważniejsza rzecz dla mnie to, żeby właśnie tą wiedzę pozyskać i ją zastosować w życiu i nie dać się zmanipulować. Dokładnie, dokładnie. No. Także, kochani, tak jak zawsze powtarzam od początku, nie oglądamy brzydkich rzeczy. Negatywne rzeczy, pójdźcie sobie, nie wiem, śmieszne małe kotki. One zawsze sprawiają, że ja się raduję, na przykład.
Są przezabawne, ogólnie wszystkie małe zwierzęta są przezabawne i prześmieszne, więc puśćcie sobie, wejdźcie w tą energię radości i śmiechu, żeby ta przestrzeń mogła faktycznie dać wam to, co wy macie w środku. Odetchnijcie, bo my znowu, znaczy mówię my jako kolektyw, bo nie poczułam się częścią akurat tej części kolektywu, która zaczyna pozwalać na to, żeby nas programowano. Tak. Odbiliśmy się od tego bardzo mocno po pandemii, ponieważ jakby wyciągnęliśmy, miałam wrażenie, z niej wnioski. Natomiast teraz zaczynamy znowu pozwalać na to, żeby ktoś nas programował. A powinniśmy być mądrzejsi. Tak? Już wiemy, jak to działa. Wiemy, że niektóre bakterie boją się wojny. Tak? I że nagle znikają. Więc wiemy, że teraz mogą się różne rzeczy podziać, jedna po drugiej, które będą tak samo fałszywe, jak to, co było przedtem. Bądźmy ostrożni. Dokładnie, więc kochani, pamiętajmy o tym, bo im więcej my będziemy dawali temu uwagi, tym bardziej będzie się to zaostrzało. A jeżeli na coś się nie zgadzacie, kochani, i coś ingeruje zbytnio w wasze poczucie wolności jako istoty ludzkiej i jakby zagraża waszemu życiu, czy życiu waszych dzieci, za które wy jesteście odpowiedzialni jako rodzice, to po prostu mówcie stanowcze nie. Zalejcie rząd polski, sądy polskie, swoim nie. Aniu, i niech się utopią. Bardzo mocno to dzisiaj wybrzmiało. Bardzo mi się podobała dzisiejsza rozmowa, była bardzo konkretna i poruszyliśmy tak wiele obszarów w tej rozmowie. Aż chciałbym, żeby ona była widoczna na YouTubie u góry przez pewien czas, żeby do niej sięgać, wiesz, tak sobie pomyślałem. Nie wiem, czy to jest możliwe, może jest. Zobacz, sprawdzę. Na Facebooku można przypiąć u góry, no tak jak Pineska. Nie, właśnie nie? Przypiąć, nie? Ale nie wiem, czy to się da na YouTubie. Słuchaj, nie bardzo wiem, ci dziękuję za dzisiejszy czas, za czas poświęcony. Mimo to, że nam się trochę omsknęło, bo trochę tam zawaliłem, to jednak ta rozmowa widocznie w tym czasie miała być, bo popłynęła. Słuchaj, gdyby była wczoraj, gdyby była w poniedziałek, to my nie wiedzielibyśmy o Masku i o Tusku. Nie wiedzielibyśmy. O Trumpie. I o innym Donaldzie, tak. Tak, no nie wiedzielibyśmy, bo jeszcze by do niej chyba nie doszło, tak? Nie było tej rozmowy jeszcze, tak. No właśnie. Także świetnie. Widzisz, jak trzeba też przestrzeni słuchać i nie burzyć się na sytuację, tylko zaakceptować tak, jak jest. Ale niestety powiem jeszcze, że oni mi przeszkadzali wcześniej też. Oni nie chcieli, żeby doszło do dzisiejszej rozmowy. Ale popatrz, to ustało. Tylko tak. Wtedy, jak rozmawialiśmy o Donaldzie i o Masku, to było bardzo ważne. Bo to było tak. Po prostu bardzo ważne dla zrozumienia, co oni próbują powstrzymać, bo to jest próba powstrzymania postępu technologicznego na naszej planecie. Aż zaglądam, czy znowu nam tutaj nie próbują czegoś zatamować, ale nie. Ja trzymam teraz pole cały czas. Napierają, ale trzymam cały czas. Jesteśmy w takiej banieczce, że tak powiem, gumowej wręcz, więc już nie. Ale były takie przeszkadzajki też wcześniej, właśnie zanim mieliśmy nagranie, że ja nagle źle się poczułam, musiałam się doprowadzić do porządku, musiałam się poczyścić. Tutaj kabel od komputera mi wypadł, prawie mi się roztrzaskał laptop. Ja mówię, kurde. Co jeszcze? Aż tak mocno nie chcą, to znaczy, że pójdzie dzisiaj jakieś mocne info, nie? No i, ale poszło świetnie. Poszło świetnie, no. Tak to czuję. Aniu, dziękuję ci jeszcze raz. Słuchaj, życzę ci odpoczynku, no tej efektywnej pracy, nie intensywnej, ale efektywnej pracy. No i co, do następnego razu. Pewnie, dzięki. Dzięki wam także, kochani. Dziękuję wam z góry za waszą pozytywną kreację w rzeczywistości. Jestem wam wdzięczna. Za to, że tak pięknie kreujecie i za to, że ten świat się zmienia i za to, że ten wiatr zmian idzie tylko i wyłącznie w pozytywnym kierunku. Także bardzo jestem wam za to wdzięczna i już się cieszę z tego, że tak jest. Ja też dołączam się do tego. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa.